Zwracam uwagę, że jesteśmy w tej kadencji od 3 tygodni i już 2 projekty obywatelskie z tych 10, które przetrwały dyskontynuację, były procedowane. Złożyłem zobowiązanie i go dotrzymam, że wszystkie projekty obywatelskie, 10, które przetrwały dyskontynuację, zostaną rozpatrzone w ciągu 6 miesięcy, tak jak to wymaga tego prawo. Na pewno będą na tej Izbie. Przepraszam? Ale wie pan, ja jestem marszałkiem Sejmu 10. kadencji. Nie odpowiadam za to, co działo się w 9. kadencji. Te, które... Ale w jaki sposób? Jakby projekt trafił do Senatu. Tak. Wracając jakby... A, no tak, ale tu mamy i zasięgałem w tej sprawie bardzo... Opinia prawników jest jednoznaczna. To znaczy, jeżeli ustawa została uchwalona przez Sejm i jest ustawą, nawet jeżeli nie została uchwalona przez Senat i nie jest już projektem. W związku z powyższym nie ma tutaj zastosowania ten mechanizm. Nie możemy z tym nic zrobić i jest mi bardzo przykro, bo jestem absolutnym przeciwnikiem mielenia podpisów przy jakimkolwiek projekcie ustawy. To może trzeba wnieść projekt poselski. Może trzeba się zastanowić, czy tą drogą tego nie zrobić. I tu na pewno zamrażać niczego nie będziemy. W drugiej kwestii odniósł się pan do tego incydentu, który dzisiaj miał miejsce na sali obrad. Rozmawiałem już z komendantem Straży Marszałkowskiej. Czekam na jego formalną notatkę i na pewno w najbliższych dniach podejmę formalne działania. Ta osoba nie powinna się znaleźć na sali obrad. To nie jest żaden lobbysta, ale nie powinien się znaleźć na sali obrad. I zarówno on i strażnicy, którzy do tego dopuścili, i posłowie, którzy w grupie tego pana tutaj wprowadzili, zostaną przeze mnie upomniani. Czekajcie państwo na formalne, że tak powiem, kroki w tej sprawie, natomiast chcę powiedzieć, że potraktowałem tę sprawę bardzo poważnie. Zostały zabezpieczone nagrania z monitoringu i Straż Marszałkowska w tej sprawie dokładny raport na piśmie w najbliższych dniach mi przedstawi. Dziękuję bardzo, panie pośle.